Dzień dobry, moje nazwisko Marek Nicgorski. Będziemy dzisiaj wraz z panią Alicją Mensfeld opowiadać państwu na temat drzewek świątecznych. Będziemy przedstawiać pewne fakty, obalać pewne mity dotyczące tych roślin. Zaczniemy od Świerka Pospolitego. Świerk Pospolity jest tym drzewkiem świątecznym, który od lat gości w naszych mieszkaniach. Dzisiaj będziemy państwu prezentować wersję donicowaną. Jest to w tym przypadku wersja świąteczna. Za chwilę wytłumaczymy, na czym polega różnica między wersją świąteczną a wersją szkółkarską, bo to jest dość istotna różnica. Wady i zalety Świerka Pospolitego. Jeżeli chodzi o wady, zalety, to największą zaletą jest w przypadku Świerka Pospolitego jego zapach. Zapach, który przypomina dzieciństwo, przypomina święta, jakie kiedyś były, zapach przepięknie przypominający las. Także to jest chyba najlepszy taki symbol świąt, to jest właśnie pospolity świerk. I tutaj co do zapachu, to on nie ma, myślę, konkurencji z żadną inną choinką. Jeżeli chodzi o pokrój Świerka Pospolitego, akurat w tym przypadku mamy egzemplarz, który był w trakcie produkcji zagęszczany, więc pokrój jest gęsty i zwarty. Bywa z tym różnie. Rośliny, które uprawiane są na takich spontanicznych plantacjach, na ogół mają pokrój naturalny i w tym momencie są zdecydowanie rzadsze. Jeżeli chodzi o wady Świerka Pospolitego, to przede wszystkim trwałość. Trwałość spośród wszystkich świerków, można nawet powiedzieć drzewek choinkowych, jest tutaj najkrótsza. No pewnie każdy wymiatał nieraz igły przez następne pół roku, mając pospolitego świerka w domu, i to jest jego główną niestety wadą. Zaletą tego świerka jest jeszcze to, że jest on stosunkowo najtańszą rośliną w ofercie centrów handlowych. Kolejną rośliną, która często gości przy okazji świąt Bożego Narodzenia w naszych mieszkaniach, domach, jest świerk kujący, określany również jako świerk syberyjski, świerk srebrny. Takie popularne nazwy tej rośliny funkcjonują. Zaletą świerku kującego jest dość mocno zróżnicowana kolorystyka igieł. Występuje w kolorze od jasnozielonego do intensywnie niebieskiego. Ten prezentowany okaz jest akurat w takim kolorze pośrednim, lekko niebieskim. Jeżeli chodzi o trwałość tego świerka, jest on nieco bardziej trwały niż świerk pospolity. Pokrój, tak jak widać, gęsty i na ogół taki ten pokrój bywa. Dla niektórych klientów wadą, dla innych zaletą jest specyficzny zapach tej rośliny. Po wstawieniu do ciepłego pomieszczenia zaczyna go być wyraźnie czuć i dla niektórych, tak jak powiedziałem, jest to zapach przyjemny, kojarzący się ze świętami, a inni go nie akceptują. Podstawową zaletą też świerku srebrnego jest bardzo gęsty pokrój. Jest on znacznie ładniej zagęszczony niż świerk pospolity. Natomiast wadą dla niektórych może być to, że niestety igła jest kująca. I to w przypadku ubierania, na przykład przez małe dzieci, to mogą tego zdecydowanie tutaj nie akceptować rodzice, bo ta igła kuje, ale dla koloru i dla tego zagęszczenia warto na taki świerk postawić, bo jest on zdecydowanie tutaj ciekawszy wizualnie, jeśli idzie o kolor i o gęstość w porównaniu ze świerkiem pospolitym. Kolejną propozycją drzewka świątecznego jest serbski świerk. Serbski świerk od niedawna jest sprzedawany w centrach ogrodniczych jako drzewko świąteczne. Zaletą tej rośliny jest, oprócz wąskiego pokroju, jest kolor igły,
od zewnętrznej strony, od wierzchniej strony zielona, od strony spodniej lekko niebieskawa. Przy świerku serbskim mamy delikatny, tylko wyczuwalny taki zapach, nie tak intensywny jak przy świerku pospolitym. Igła jest dosyć przyjemna w dotyku, jest delikatnie kująca, ale nie jest to taka mocno kująca igła jak w przypadku świerku srebrnego, także jest on dosyć przyjemny, fajnie się go przez to ubiera. Jeżeli chodzi o trwałość tej rośliny, to wygląda sytuacja podobnie jak w przypadku pozostałych świerków, czyli jest to średnia trwałość. W handlu możecie Państwo jeszcze spotkać świerka sitkajskiego. Cechą charakterystyczną tego świerka jest stosunkowo drobna, mocno kująca igła, pokrój podobny i generalnie roślina podobna do świerka kującego. Niekwestionowaną królową spośród wszystkich drzewek świątecznych jest oczywiście jodła kaukaska. Jodła kaukaska ze względu przede wszystkim na to, że jest to roślina z miękką, stosunkowo długą, bardzo ładnie wybarwioną igłą. Wady i zalety jodły kaukaskiej. Najważniejszą zaletą jodły kaukaskiej jest jej bardzo gęsty, ładny pokrój, długa zielona igła, igła miękka, igła niekująca. Jeżeli chodzi o zapach, niestety zapach jest bardzo delikatny, świeży i to jest jedyna chyba wada tej choinki, że nie pachnie tak pięknie jak nasze pospolite świerki. Za to gęstość i wygląd tej rośliny, no to tutaj jest ona prymusem. Bardzo fajna jest właśnie ta miękka igła, przez to ona jest bardzo fajna, wygodna do ozdabiania. Tak naprawdę dużo ozdób nie potrzeba na takiej choince. Wystarczą lampki, kilka ozdób i już mamy piękny efekt świątecznego drzewka. Także jest to super alternatywa dla jakiegokolwiek innego drzewka. I przede wszystkim trwałość. Jodła kaukaska nigdy nie zrzuca igieł. Także nawet jeśli nam się zdarzy, że ją po prostu zasuszymy, zostawimy ją bez podlania czy za blisko kaloryfera, nie będzie tego efektu jak przy pospolitym świerku, że spadnie nam igła. Tutaj igła utrzyma się zawsze. Co może się stać? Ona może zmatowieć, może się trochę obkurczyć, owiędnąć, ale igła będzie się trzymała. Także to jest podstawową tutaj zaletą, ogromną zaletą tego drzewka, że igła nam nigdy z tego nie spadnie. Do wyboru mamy, jeżeli chodzi o jodłę kaukaską, mamy do wyboru faktycznie rośliny o bardzo różnych pokrojach. Jeżeli ktoś preferuje przede wszystkim zieloną masę, to wybiera sobie roślinę, która podobnie jak ta prezentowana jest bardzo gęsta i aby ją przystroić, nie potrzeba używać dużej ilości ozdób. Natomiast jeżeli ktoś lubi choinkę bardzo bogato przystrojoną, to wtedy wybiera sobie taki egzemplarz jodły kaukaskiej, który jest zdecydowanie rzadszy. Piętra między poszczególnymi gałęziami są na tyle wydłużone, że pozwalają na umieszczenie sporej ilości ozdób. Kolejną z prezentowanych dziś roślin jest jodła koreańska. Akurat ten egzemplarz, który tutaj przed nami stoi, to jest roślina o rzadkim pokroju. Niemniej jednak występują też egzemplarze, które są zagęszczone podobnie jak jodła kaukaska. Różnica między jedną rośliną a drugą polega na tym, że igła na jodle koreańskiej jest zdecydowanie krótsza, jest wyraźnie dwubarwna. Jeżeli chodzi o zapach podobnie jak w przypadku jodły kaukaskiej, jest delikatny, leśny.
W przypadku jodły koreańskiej igła też jest przyjemna w dotyku, jest bardzo miękka, także jeśli idzie o ubieranie, to jest to bardzo przyjemne, nic tutaj nad w ręce nie będzie kło. Jeśli idzie o trwałość, jest ona niestety mniejsza niż w przypadku jodły kaukaskiej. Tutaj, jeśli zaniedbamy taką choinkę i ją przesuszymy, igła na pewno nam tutaj zacznie opadać, także trwałość niestety mniejsza jak w przypadku jodły kaukaskiej. Oryginalną propozycją drzewka świątecznego jest jodła frezera. Roślina, akurat ten egzemplarz, jest stosunkowo rzadkiego pokroju. Bywają też egzemplarze gęściejsze, o podobnym pokroju jak jodła kaukaska. Tu, jeżeli chodzi o trwałość, jest podobna jak w przypadku jodły koreańskiej. Ważne jest to, żeby rośliny po wstawieniu do pomieszczenia nie przesuszyć. Natomiast jeżeli chodzi o walory zapachowe, również podobnie jak z jodłą kaukaską, delikatny zapach. Jeśli idzie o wygodę ubierania, igła również miękka, także przyjemna, roślina nie będzie nas kuła w ręce. Ze względu tutaj na to, że mamy dosyć różny pokrój, tu możemy zdecydowanie zaszaleć z ozdobami, możemy ich powiesić naprawdę dużo, daje nam to taką właśnie możliwość. Także myślę, że to jest fajna opcja dla kogoś, kto lubi mieć po prostu bardzo dużo ozdób na choince. Ciekawą propozycją, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wielkopolskę, dlatego że na południu Polski ta roślina jest bardziej popularna, jest generalnie sosna. Ten egzemplarz, który tutaj przed Państwem stoi, to jest sosna bośniacka, ale równie dobrze może być to sosna pospolita, sosna czarna. Wszystkie te rośliny charakteryzują się stosunkowo długą, zieloną bądź niebieską igłą. Zaletą sosny jest trwałość, dlatego że igła utrzymuje się tutaj stosunkowo długo. Jeżeli zaś chodzi o walory zapachowe, sosna wstawiona do pomieszczenia bardzo ładnie będzie nam pachniała żywicą, lasem, także jest to bardzo przyjemny aromat. Dodatkowo igła jest na tyle mało kująca, także ona nie sprawia jakichś problemów tutaj, jeśli idzie o ubieranie. Pokrój jest bardzo ciekawy przy sośnie. Nie jest ona ani za rzadka, ani za gęsta. Jest to bardzo fajna roślina do przybrania. Można tutaj spokojnie powiesić bardzo dużo ozdób, ale też ubrana delikatnie w swoim pokroju, w wyglądzie też będzie wyglądała bardzo ładnie. Także jest ona bardzo, bardzo uniwersalna, jeśli idzie o przybranie, i bardzo fajnie nadaje się do domu.